Biedroń chce pilnej debaty w Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski ustawa o mandatach. Robert Biedroń, to pałka na niepokornych wobec władzy. Składam wniosek do Komisji Unia Europejska. Składam pismo na ręce Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Parlamencie Europejskim o natychmiastową i pilną debatę w sprawie naruszeń praw i wolności w Polsce w kontekście m.in. proponowanej ustawy mandatowej, zapowiedział w piątek europoseł Robert Biedroń Lewica. Klub PiS złożył w ubiegły piątek w Sejmie projekt zakładający rezygnację z możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego na rzecz jedynie możliwości zaskarżenia nałożonego mandatu do sądu. Obecnie jest tak, że w razie odmowy przyjęcia mandatu, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. Na konferencji w Sejmie Biedroń zapowiedział, że Lewica składa w Parlamencie Europejskim składa wniosek do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych LIBE w sprawie ustawy mandatowej. Jak ocenił europoseł, ustawa ma być pałką na tych wszystkich, którzy są niepokorni wobec obecnej władzy, wychodzą na ulice, protestują przeciwko drakońskiemu prawu na przykład dotyczącemu aborcji. Ta ustawa mandatowa ma służyć temu, żeby ci wszyscy, którzy chcą się sprzeciwić władzy, kilka razy zastanowili się zanim wyjdą na ulicę, bo dostaną mandat i nie będzie odwołania, mówił. Kaganiec dla demokratycznego społeczeństwa Biedroń stwierdził także, że ta ustawa jest kagańcem dla demokratycznego społeczeństwa w Polsce, jest kagańcem dla obywateli i obywatelek naszego kraju. W imieniu Lewicy, a przede wszystkim w imieniu Polek i Polaków, którzy chcą żyć w demokratycznym państwie, składam pismo na ręce Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim o natychmiastową i pilną debatę w sprawie naruszeń praw i wolności w Polsce w kontekście m.in. proponowanej ustawy mandatowej, zapowiedział. Doprowadzić ma to do tego, że w tym wysłuchaniu weźmie udział m.in. komisarz Unii Europejskiej do spraw praworządności Věra Jourová, ale także być może całość zakończy się rezolucją, która głosowana będzie przez Parlament Europejski, kolejną rezolucją, która może być przyczynkiem do wszczęcia kolejnego postępowania wobec polskich władz, mówił Biedroń. Polityk dodał, że jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta, polskie władze przez tę procedurę unijną będą poddane kolejnej procedurze naruszenia zasady praworządności. Apeluję do rządzących, żeby szybko się opamiętali, żeby wycofać ten bezprawny projekt ustawy mandatowej i doprowadzić do tego, że przynajmniej w tym zakresie władza będzie szanowała ludzi, podkreślał. We wtorek wiceminister sprawiedliwości i polityk Solidarnej Polski Marcin Warchoł przekonywał na konferencji prasowej, że proponowana zmiana nie ogranicza w żadnym razie prawa obywatela do sądu, lecz wręcz to prawo rozszerza. Tak, jak i dzisiaj to państwo ma udowodnić winę obywatelowi i tutaj to ostatecznie sąd będzie rozstrzygał o tej winie, a nie policjant. Mandat wystawiony przez policjanta jest jedynie propozycją ukarania. Jeśli ten mandat spotka się z zaskarżeniem przez obywatela, wówczas to sąd ostatecznie rozstrzygnie o winie, i to w dwóch instancjach. Czyli prawo do podwójnego odwołania ma taki obywatel, mówił wiceszef MSZ.